najważniejsze zwycięstwo. Panowie, jeszcze od zarządu Rady Nadzorczej dla Was, dla Waszych rodzin, dla najbliższych zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, żebyście jak się rozjechali po domach, to odpoczęli, że tak powiem, zresetowali głowy, no i wrócili i walczyli o te cele, które są przed Wami. Dobra, okej, panowie, jest do zrobienia robota. Wychodzimy dzisiaj na Kalisz, wiemy, że gramy systemem na trójkę z tyłu. Takie zdanie motywacyjne dla Was, że my już najgorsze mamy za sobą. Dawaj, wychodzimy dzisiaj. Ozgi mówił, że będzie 2-1. Ja tylko na kulturystykę się zapisałem. Wstydzę się. W teatrzyku szkolnym też się nie udzielałem. Trzy punkty zostają. Jaki wynik obstawiasz? Nie obstawiam wyników. Nie obstawiam wyników. Do tej pory każdy wynik, który obstawiałem, nie wszedł, także teraz trzy punkty mają zostać w Suwałkach. Wynik jest obojętny, ma być korzystny dla nas. Panowie, to co my tu powiemy, tak naprawdę jest nieistotne. Ostatnio mądry człowiek jeden powiedział, że na tablicy jeszcze meczu nie przegrał. I tak samo jest w szatni, jeszcze nikt nie przegrał, nikt nie wygrał. Dzisiaj mniej gadania, ale wyjdźmy i pokażmy, panowie. Jesteśmy w Suwałkach, to jest nasz dom, i że chcemy o coś grać. Od pierwszego gwizdka głowy do góry, panowie, z wiarą w siebie. Jedziemy, dawaj. A więc zwycięstwo, panowie, dawaj. Dawaj! Kto wygra mecz? Dawaj! Po mojemu i tak piłem, wiesz? No dzisiaj na niebiesko, KKS Kalisz na biało. No i za chwilę Suwałczanie rozpoczną to spotkanie. Kamil Adamek już za chwilę. Mateusz Jenda rozpocznie to ostatnie spotkanie e-winner drugiej ligi. Ostatnie spotkanie oczywiście 25. kolejki e-winner drugiej ligi. Mogli piłkarze z Kalisza niejednokrotnie wykorzystać błędy Suwałczan w obronie, no ale tego nie zrobili. Suwałczanie również liczyli ewentualnie tylko na jakieś dalekie piłki w kierunku Denisa Gojki czy Kamila Lampy. Teraz uwaga, bo Suwałczanie dobrze na prawej stronie. Gojko wpada w pole karne. Denis Gojko też na bramkę! Piękny strzał, no i mamy 1-0 w Suwałkach. Denis Gojko w 50. minucie. No i koniec rzędem temu, kto by powiedział, że drugi odsłonie na początku, drugi odsłony tego spotkania Suwałczanie obejmą prowadzenie. Denis Gojko w 50. minucie meczu na 1-0. Ale Suwałczanie oczywiście będą starali się strzelić drugą bramkę po kontrataku. Teraz piłkarze kierunku Gojki. Gojko był chyba tutaj na spalonym, sędzia pokazuje, że jednak nie. Gojko! I mamy 2-0, proszę Państwa. 2-0 piłkarze suwalski Wigier prowadzą z KKS-em Kalisz. No coś nieprawdopodobnego.
podobnego, ale tak jak wspominałem, jeżeli drużyna KKS-u Kalisz nie wykorzysta swoich sytuacji, no to na pewno będzie musiała uważać na kontrataki piłkarzy Suwalski Wigier. No i po raz kolejny taki kontratak dał efekt w 80 minucie spotkania. Denis Gojko na 2-0, no i tutaj ciężko naprawdę będzie piłkarzom z Kalisza pospierać się po tej drugiej bramce.